Na przykład rejestrację mówimy teraz, nie? Tam 2-3 zł będzie za rejestrację. Mniej niż ostatnio, bo wtedy ekipę, którą miałem, była jakaś beznadziejna i ja płaciłem prawie 3000 prawie złotych miesięcznie za samą maszynę. Jeszcze pluginy doszły 2000 i straciłem na tym. Wiesz, pamiętacie jak to było, jak mnie wtedy okradli i tak dalej z tym serwerem, nie? Tam 11 tysięcy złotych w ciągu miesiąca, nie? Więc to jest, co ja mam robić? Jak tyle tracę, to musi być jakiś zwrót, żeby po prostu wyszło na zerze. I o to chodzi, dlatego nie jest tak, żeby zarabiać na was hajs. Serwer jest to, że tam te rejestracje i te VIP-y spłacają koszty, które ja mam, żebym wyszedł na zerze, nie? Nie żebym zarabiał, tylko żeby wyszło na zerze. Tak to działa. Tak samo z meetupem. Koszty biletów zwracają nasze wydatki, żeby wyszło na zerze. Nie jest tak, żeby chcemy... Bo dużo ludzi pisze, że o, próbują hajsy wyciągnąć. To też jest głupota. Jakbyśmy chcieli, to byśmy, kurde, nie wiem, dali 50 zł biletu i mówili, wiesz, że... Nie! Fuck, jak ja to przeżyłem! Szybko leveluj miecz! Oh my god. Dobra. Perforate throwing. Dostaliśmy throwing chyba. Czyli możliwe, że mieczek będzie na nas... Masz kawalerkę. Mam 4 pokoje. Ja nie mam kawalerki. Chciałem kawalerkę, ale nie ma tam miejsca właśnie na office. A teraz mam jeden zbędny pokój, ale tam pokój, mam drugi pokój za tą ścianą, zobaczycie. Tam właśnie będę z wujkiem kręcić nowy kanał na YouTubie i to będzie coś w stylu MTV. Więc spodziewajcie się takiego czegoś, jeżeli lubicie muzykę, jeżeli lubicie ogólnie top 10 playlisty muzyki, wszystko będzie też na tym nowym kanale, za niedługo też wszystko o tym opowiem i będziemy kręcić. To będzie jego taki show, bo on kiedyś to na Polsacie kręcił takie coś podobnego i dużo rzeczy będziemy rozkręcać dla was, takie fajne showsy, fajne rzeczy. Fire mówicie, fire, tak? To co dajemy, fire? Wszyscy mówią fire, ale czemu fire? Czemu, po co mi fire? Może efficiency, bo żeby... Wow, może efficiency. Co dajemy? Wy wybierzcie, ziomeczki, wybierzcie. A ja bym sobie zrobił herbatę, ale w sumie, no, nie wiem. Wybierzcie, powiedzcie mi co chcę. Ściu, a widziałeś fanarty? Mam całą skrzynkę fanartów i w sumie mogę na dniach nagrać kolejny odcinek fanartów, myślę. Dobre. Co dajemy? Fire, knockback, o teraz dajemy. Looting! Looting mógłby się przydać. Wszyscy mówią fire, return, ale gdzie masz return? Nie widzę rating. Fire, looting, bane, smite, knockback, efficiency, sharpness. Nie ma return. Nie ma return. Looting. Wszyscy na fire. Jeden na efficiency, no life. Looting, knockback, lord micro w PW. Mruczek! Subskrybencio! Cześć! Dziękuję, zasubskrybowałeś. Dziękuję. Dziękuję ci. Bardzo miło, bardzo miło. To jest gest, który bardzo doceniam, bo to jest, jak mówiłem wcześniej, bardzo miły gest. Jak jest, jak was stać na to, to bardzo miło. Bardzo miło. Jak nazywa się twój wujek? Tomasz, w razie czego. Polsat zawsze na promsie. Fire! No dobra, dajemy smite'a to... Smite by się w sumie przydał, bo mamy dużo mobsów, dużo zombiaków, byśmy szybko się levelowali. Sharpness też dobry. Ale mówicie wszyscy fire, więc daję fire, ale fire jest na raz, chyba fire jest tak, że dajemy i już nie potrzebujemy tego fire dawać. Dobra, już teraz możemy spokojnie zginąć i wrócić na chatę, jak się nam... Dobra, suicide, yo! I believe... Dobra, wracamy na chatę. myślałem, że wpadnę do wody jednak, ale się udało. Co to jest? Jakiś dziwny robal. What the fuck? Ej, gdzie on jest? Jakiś dziwny robal mnie zatokował. Zaczął mi chodzić po jąderkach. Ale zboczoniec. Jakiś zboczeniec, już go nie ma. Zjem go zaraz, będzie mnie denerwować. Dobra, wsadzamy itemsy. Te wszystkie itemsy tu idą, to jest wszystko z Towncrafta. I rozłożymy... O, tutaj mamy... A nie, mamy to. Kurde, czyli sprawdzam, co potrzebujemy. 3 złota. Wszystko mamy chyba, super! Potrzebujemy tylko piecyk teraz, żeby przepalić. Czyli pie... Muzyka się skończyła? Niemożliwe. Raz, dwa, trzy, cztery piecyki zrobimy. Nie wiem, gdzie je postawimy. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. O! Spoko, taki strasznie chujowy domek, ale może być.
Na razie. W ogóle 5000 was jest na live prawie. Jest mega. Dzięki, ziomeczki. Wiem, że długo nie live streamowałem, więc dla mnie to jest szok, że jest tylu was znów na tych live streamach. Więc bardzo mi miło, że jesteście. Dobra. Mamy tu 16. 16. I też tu 16. Nie ma co używać wszystkiego. To pójdzie się przepalać. To też. I żelazo też pójdzie się przepalać. Dobra, czyli potrzebujemy w takim układzie jeden inksak, który mamy. Ułożymy sobie to ładnie tutaj. Inksak, butelkę teraz musimy zrobić. A, i właśnie dlatego musieliśmy przepalić to. 16, super. Kiedy czujesz się w sklepie, mówiąc po polsku, na przykład w sklepie? Jak czujesz się w sklepie, mówiąc po polsku? Na przykład w sklepie. W sklepie, czując się w sklepie. Czuję się jak w sklepie, mówiąc po polsku. Ja w sklepie spokojnie, co musisz powiedzieć? Ile hajsu? Dajesz kartę, płacisz, idziesz, nie? Nie wiem, czasami jest dziwnie, ale zależy od osoby w sklepie, nie zależy od języku, tylko jak jest jakiś dziwny typ, czy jakaś dziwna baba w sklepie, czy taka jakaś denerwująca, to wiesz, to jest inna sprawa. Dobra, chyba 4 glasy, 4 szkła wystarczą nam na butelkę. Jeśli pamiętam dobrze, jak się butelkę robiło. Tak? Tak? Może tak? Były! 3 butelki. Dobra, mamy... Ej, gdzie ty jesteś? Dobra, chodź tu. Czyli mamy to i butelkę. To butelkę tu. O, piórko! Zajebiście, mamy piórko właśnie tu. Teraz mamy jeszcze 3 złota. 3 złota, quicksilver, nie wiem co to daje, ale mamy te złota. Przepalimy też przy okazji kamień, bo właśnie to jest nam potrzebne. I skoro mamy to tu, możemy wrzucić nasze budowlane itemsy. Kill of miecz jest, spoko. Szkło też jest budowlane items. I możemy już wyciągnąć te. A resztę rzeczy, co mamy tutaj, takie rzeczy. Quicksilver też może tu iść, bo w sumie to pasuje do tego kompletu. Nasze kryształy też. Tam w rogu mamy taką skrzyneczkę pustą. Jedną. I tu wszystkie resztki, nie? Takie rzeczy. Dobra. To też. Mięsko do smażenia. Mięsko do smażenia. Co jeszcze? Butelkę. Te butelki już nie są nam potrzebne. Crafting guide weźmiemy. Nie wiem, czemu to zostawiłem tu. Czyli mamy raz, dwa, trzy. Butelkę, to i to. I na dole idzie stone. Super. Musimy jeszcze jedną skrzynkę zrobić i to właśnie na nasze, wiesz, na nasze przepalone ładnie rzeczy, czyli jakby to powiedzieć, jakby to ująć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, na diamenty, na złoto, na surowce? No, surowce chyba dobrze mówię. Pingwin, czy będzie na meetupie spotkanie w Katowicy lub w Wodzisławiu Śląskim lub w Jastrzem? Już było spotkanie, przegapiłeś. Przykro mi. Teraz będziesz pewnie płakać. Ale już było. Dobra, skrzynka może iść. Czemu ona nie patrzy w moją stronę? W sumie nie lubię Pakistańców, więc zawsze się brzydzę takimi piosenkami. Chyba, że to jest... Aha, to nie jest Pakol. Ale brzmi! Co ty? Dziwne. Pingwin, przyciśnij G i będziesz miał crafting. Nie mam, mam to. Darkness License. To są minions mod, więc musimy to rozkręcić też. Ale tu wszystko będzie rozkręcone z czasem. Dobra, chyba... Idziemy spać. Zobaczymy, czy mam jakieś SMS-y na moim telefonie. Ciekawe. Wygląda na to, że nic nie ma? Ile na Snapchacie gówna dostaje, to jest chore. Takie spamy. Zawsze jakieś godziny, czy skarpetki, czy kurde... Takie jakieś... Nudzi mi się... Fuck off! Myślicie mi jakieś fajne rzeczy, a nie jakieś głupie snapy denerwujące. I najgorsze to, że każdego mam tam, mam taki otwarty Snapchat. Czy wiesz, każdy może mi wysłać i takie gówniane rzeczy czasami dostaję, że to jest smutne. W ogóle będę dla subskrybentów, którzy jak będziecie, to mam właśnie nowe ikonki dla was też, które będziecie mogli zobaczyć za niedługo. O, dobra. Możemy już Quaestium stworzyć. Do tego właśnie zmierzaliśmy w tym odcinku, więc
Znaczy, pierwsza rzecz z dwóch rzeczy, co mieliśmy zrobić na tym live'ie. Jest! Question! Możemy postawić tutaj? I teraz, jak to było? Papierek tam idzie, czyli musimy papierek zrobić. Mamy sugarcane. Czekaj, ja postawię ten sugarcane na razie na dwór, żeby on tam sobie... To jest mój domek, nie dla ciebie. Postawię to, żeby tu rosło. Wtedy będziemy mieć tego sporo, bo to będzie nam potrzebne, nie? Ewentualnie można zrobić jakąś farmę automatyczną, bo nigdy nie robiłem farm automatycznych. Myślę, że to było całkiem ciekawe też. What the fuck are you doing, man? Grandma face. Dobra, niech będzie. I z 18 możemy zrobić teraz jakieś ciekawostki. Ups. I to będzie tak. Papierek. Papierek. I papierek. Super. Dobra, sadzamy papierek tu. I teraz chyba wsadzamy tu itemsik i tu itemsik. To jest najlepszy Tomcraft, zawsze był exceptional artefakt. I do tego możemy wrzucić jakieś rare artefakt. Jakieś dobre, uncommon. Uncommon też może być, ile mamy? To. Czyli wsadzimy ancient stone tablet. Now, convert, convert. Dobra, i będzie. Fragment of lost knowledge. Zobaczymy, co się idzie. Na razie nic. Czyli w razie czego, jakbyście nie wiedzieli, to jest szansa, 37% szansy, że nam się coś z tego stworzy i 80% szansy, że się usunie. I jak się coś stworzy, to tutaj się pojawi. Jest! Charm of the Vigor. Jakieś słabe coś, ale jest. Nie marnuj. Dobra. I teraz sadzimy resztę rzeczy. Ale i teraz już możemy zostawić to. Sadzimy wszystko i zostawimy, żeby to się tam przetwarzało po swojemu, co nie? Jest tylko 24% szans, że to się rozrobi, ale to już nie jest ważne. Weźmiemy nasz Charm of the Vigor, wrzucimy tu też nasze tam craftowe rzeczy, bo na razie nie mamy miejsca. I to się jeszcze przetapia. Tutaj mamy żelazko. I niech się przepali mięsko też. Dobra, super. Czyli mamy... następną rzecz. Gdzie mamy? Tutaj wszystko ładnie też. Co mamy tutaj? Mamy jakieś steki? Steki by się przydały. To też można przepalić, skoro jedzenie. Możemy oswoić kotka też. Jest ten kociek jeszcze tutaj? Fajnie by było mieć. Gdzie jest nasza kózka? Nie ma go. Zapomniałem nawet, jak się nazywał. Trudno. Nie ma go. Jest! Miodzik! Ale czemu, kurde, wyglądasz teraz jego gówno? On jest teraz brązowy. Ale był biały! Mam ochotę cię zabić za ten twój gówniany kolor teraz. Ty gnoju. Już nie jesteś miodzaki, już jest, teraz jesteś, kurde, gówniak. Mogę cię zmienić i nazwę? Mogę? Daj mi zmienić swoją nazwę. Gównie jeden. Nie podobasz mi się już. Dobra, mamy jakiegoś królika na głowie mamy. Spoko. Może zostać. Jest! Zombie brain na otwartym terenie. To jest już szczęście. To już jest szczęście. Widocznie zombiak skinął w słońcu i w taki sposób właśnie dostaliśmy ten items. Ale to fartem. To fartem. Dobra, nie ma kotek? Nie, kolejne kuski zrąbane. Jakiś miodziek. Ale miodziek był biały przecież. Rasista. Trudno, nie jestem rasistą, ale był biały i teraz jest brązowy, bo mogę coś powiedzieć na to, nie? To chore. Biedny. Dobra. Steki. O nie, chicken już usmażony? Co ja zrobiłem z tą jedną rybką w ogóle? Gdzie ją wsadziłem? Mam nadzieję, że ona nie przetapia się nigdzie. Nie. Steki mamy, to możemy już ruszać w drogę znów. Rybkę usmażymy. Rybkę usmażymy, bo chyba smażoną rybką się oswoja kotka, tak? Chyba. Lajcik, nieważne. W ogóle jak jesteście na live streamie, podoba wam się do tej pory. Tam jest guzik, pisze śledź. Prawie mamy 100 tysięcy śledzących. Było zajebiście. To możecie śledzić. Nic to nie kosztuje, nic to nie jest źle. Będziecie wiedzieć, kiedy robię live'a, więc spokojnie śledźcie, tam na dole jest. Będzie spoko. Mruczek, ponieważ jestem subskrybentem, będę zawsze ci odpowiadał, jak widzę, że piszesz. Zrobisz mi tapa w Trójmieście. Nie wiem, może ja tam po prostu przyjadę i ogłoszę, że jadę i się tam z ludźmi spotkam, ale
Nie robimy jakieś, wiesz, meetupa to nie, ale może spotkanie po prostu z widzami, nie? Jeżeli o to ci chodziło, to jest taka możliwość. Czemu moja kamerka nie jest wyśrodkowana? Dobra. Next items. Co jeszcze mieliśmy dzisiaj zrobić? Balon. Czyli żelazo było nam potrzebne, które już mamy. I weźmiemy nasz balonik. Okay. Airship. Czyli engine. Pistony potrzebujemy. Czyli redstone. Myślę, że to możemy zrobić. Piston się robi jak? 3 drewna. Dobra, już zapamiętam resztę. Potrzebujemy redstone'u. Mamy redstone'u? Nie wiem, czy w ogóle mamy redstone'a. Ziemeczki. Nie mamy redstone'a. Więc musimy wracać do cave'ów. I tak mamy dużo czasu jeszcze, więc spokojnie myślę, że ogarniemy. My name is... Chicka Slim Shady. Jak pozbyć się królika? O, poszedł sobie, słodki. But... Who? Chicka Slim Shady. What? Slim, ej! Get out my face. Dobrze, to idziemy. Był jakiś, co potrzebujemy? Tylko redstone'a, nie? W takim układzie, skoro potrzebujemy tylko redstone'a, to myślę, że możemy spokojnie się po prostu wkopać w dół. Jak będziemy mieć ten redstone, wrócimy na powierzchnię. Tak będzie najłatwiej. A ja mieszkam 30 minut od hala stulecia, więc masz farto w takim razie, skoro tak blisko mieszkasz. Steve, mam pytanie. Znasz Magdę? Jaką Magdę? Jest tyle Magd, kurde, na świecie, że nie wiem, o którą Magdę wam chodzi. Magda ta, która będzie śpiewać na meetupie? Ona będzie śpiewać tam, bo właśnie ja ją zaprosiłem, żeby śpiewała jako specjalna osoba, bo akurat ją znam. Więc jeśli o tą Magdę chodzi, to tak. A jeśli o jakąś inną Magdę, to nie wiem, raczej nie. Masz psa w Polsce? Nie mogę mieć psu, czujcie? Chciałem mieć mopsa, ale nie pozwolili mi mieć mopsa, bo nie można mieć zwierzątków w domku. Myślałem o tym, żeby mieszkał na tarasie, ale muszę się spytać, no. Może jak się bardziej zaprzyjaźnię z właścicielami mieszkania, to może ewentualnie mi kiedyś tam pozwolą jakiegoś mopsika mieć czy coś, ale na razie mopsik odpada. Okej, jesteśmy na samym dole. No i może jakieś diaksy tu będą przy okazji. Skoro jesteśmy, czemu warto, można warto zobaczyć. Czekaj, zobaczymy, zawsze w wyższych poziomach są diamenty. A nie mieliśmy jeszcze diamentów w Yogboxie, więc by było zajebiście, bo jakiś kilof czy miecz... Nie, miecz nie, ale kilof by się przydał, nie? Żebyśmy sobie szybciej ruszali. Nie, chyba nie ma. Szkoda. Chyba, że nad nami tutaj gdzieś. Nie, nie ma. Ale mamy redstone. Jedyne, co było nam potrzebne, to redstone, więc możemy wrócić na powierzchnię. Stu, czy przyjedziesz kiedyś do mniejszego miasta? Na przykład? Musisz mi dać przykład. Ja nie mogę iść, bo mieszkam w Niemczech. Szkoda. Ale będzie jakiś event będzie w Niemczech za niedługo, na który właśnie zostałem zaproszony, więc może tam się spotkamy też. Czy nagram live'a z GTA 5? Zanim musiałbym wszystko ustawić tutaj PlayStation w tym pokoju i będę nagrywać ogólnie GTA 5 z Multim za niedługo, ale muszę poczekać aż... Znaczy, w sumie ja jestem gotowy, Multi też, więc nie wiem w sumie na co czekamy. Zgadzam się może z nim dzisiaj jeszcze, żeby to nagrać, by było spoko. Dobra. Jesteś, ale nie jesteś. Czemu jesteś, ale nie jesteś? To będziesz... Ty będziesz oryginalny miodziak. Miodziak? Miodziak. 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 Dobra, jest miodziak, jest biały, jest zajebiście. Idź, chodź miodziaku, chodź. Chodź do domku. Chodź. O, on idzie chyba za tą nasionką. Dawaj tą nasionkę, mówi. Dawaj tą nasionkę. Głodny jest chyba. Dobra, chodź. Miej. No i teraz mam mnie w dupie, bo zjadł. Jak każde zwierzę na świecie. Nakarmisz i już macie w dupie. Oprócz kotków. Tam jest miodziek i ma słodką minkę, ale jest murzynem. Kamerka. Próbujecie wykorzystać tutaj, nie denerwuj mnie. Dobra, zabiliście. On żyje! Skurczy byk! Już cię nie żyje. Mamy oryginała tam teraz. Miodziek. Idzie ciobie. Miodziek. A jest miodziak! To jest miodziak! A tamten był miodziek. Może dlatego. Dobra, trudno, tamten nie żyje. Wylary. Idziemy dalej. Dobrze. Bdu.
A te są rekiny czy co? Rekiny, nie? Będą nas atakować czy jak? Będą chyba. Ale zabijemy ich, one są słabe. What the fuck? Ej! Co się dzieje? The fuck? Czemu nie mogłem się... O, bił na teren! Land shark! Nie żyje. Land shark! It's a land shark! Dobra, już go nie ma. I mamy żelazo, mamy redstone'a. Wszystko możemy zrobić. Dobra, bijemy na chatę. I tutaj zrobimy... Ile mamy? 7. Dobra, to zrobimy tak. I tutaj stąd będzie nasz balonik odlatywał, nie? Taki launching pad na nasz balon. Hot air balloon. Musimy oświetlić trochę. Okej. Co to za piosenka? To mi się nie podoba. A, już lepiej? Może być. Nie, zmienimy. Kurde. Czemu ta piosenka była w playliście? To było ze zmierzchu chyba, nie? Czy coś takiego, tak. Tak pisało. O, to jest fajne. To jest takie do zakończenia live'a. Chociaż nie kończymy jeszcze. Ale jest fajne, może być. Dobra, co tu jeszcze mamy? Rybkę mamy, sweet. Czyż możemy oswoić kotka. Ciekawe, czy ten kotek jeszcze tam jest. Jest! I będzie nasz! Fuck! Potrzebny chyba surowy. Shit. Nie mamy surowego. Gdzie jest nasze jedzenie? Tu? Kurde, no zrąbaliśmy. Myślałem, że będę mógł ten. Ten znów, ten zboczony ten! Kurde, nie wiem skąd, co to jest za robak, ale ciągle mi chodzi po jajach. Potem mi ucieka pod fotel. Jak nie patrzę, to znów wyskakuje. Zboczony. Pewnie jakaś ukryta kamerka z NASA czy coś. Szpiegują mnie. Czy coś kombinuje. Dobra. Szkło jest gotowe. To przepalimy i robimy od razu nasz statek kosmosowy. Nie statek kosmosowy, tylko to drugie. Dobra, jak to się robiło? Drewno na górze, dwa takie, redstone i co na środku? Żelazo. Dobra, czyli możemy już zrobić raz, jak to było? Raz, dwa, trzy. Chyba tak było. Dwa takie te. Musimy dwa pistony zrobić, bo dwa silniki będą. Tak i tak. Raz, dwa. Super. Czyli mamy dwa pistony i teraz chyba dajemy żelazo naokoło całkowicie. Zajebiście. Dobra pamięć, pingwin, dobra pamięć. I mamy silniki nasze. W ogóle pokażę wam coś szybko. Przy okazji, skoro jesteśmy. Bo nie wiem, czy widzieliście. Nie chcę mi się teraz, pokażę później może. Tak, mój serwer muszę wam pokazać, więc skończymy tak 5 minut wcześniej live'a i pokażę wam serwer, bo obiecałem wam, że pokażę serwer, jak wygląda. No ty kurczę byku! I gdzie teraz? Na skarpetce mi się chowasz? Mam go na skarpetce. Tak blisko okna byłem i nigdzie się nie wskoczył. To jest wezmę go na papierek i wam pokażę. Postaram się go złapać na papierek. Jeśli jesteście zainteresowani. Z kubami. Jakaś mieszanka konika polnego i muchy. Nie wiem co to ma być. Poleciało sobie. Ja pierdzielę. Jakieś nienormalne coś. To nie jest mucha, bo to skacze normalnie jak konik polny. Ale lata i to w ogóle nie jest konik polny. Mam nadzieję, że nie jakiś robak z Afryki czy coś przyjechał tutaj jakiś niebezpieczny. Dobra. Robimy dalej to co mieliśmy. Mamy sznurek potrzebujemy. Mamy sznurek, nie? Mamy sznurek. Sporo sznurka. I zobaczymy, moja pamięć jest naprawdę super dobra. Balon był tutaj. Nie wiem, co tu było w środku.
Kurde, nie, ale coś takiego było. Nie wiem, co tu było. Coś takiego może? Może tak? Nie, coś innego było. Ale jestem bardzo blisko, tego jestem pewien. Dobra. Sprawdzimy w Craft Guide. O, dispensor! Dispensor i łódka. Ale leszcze miałem dobrze. To czyli musimy zrobić dispensor. Mamy łuk? Nie wiem, czy mamy łuk, to jest pytanie. Ale możemy zrobić. Jak się robiło łuk? Patyki i sznurek. Mamy. Patyki i sznurek. Ciekawe, czy coś tu jest. Jest fragmenty Lost Knowledge'u. Wrzucimy je. Wrzucimy szybko jakieś itemsy. Nie tu, niech będzie tu. Nie wiem, żeby się nie zmarnowało. Gdzie mamy to? Dobra, wrzucamy, rozdzielamy. Dobra, będzie się tworzyć. Jak coś wyjdzie z tego dobrego, to wyjdzie. Jak nie, to nie. Trudno. Wsadzimy to jeszcze. Możemy też żelazo tam wkładać, wiesz, bo to im lepsze itemy tutaj wkładamy, im lepsze szanse, że to się przerobi na jakiś fajny items, nie? Nie wiem, możemy na przykład stare zbroje też tam trzeba wsadzać, jeśli się nie mylę. To mało procent daje, ale dobry sposób, żeby się pozbyć starych ciuchów. Dobry sposób. Weźmiemy jeszcze to, no i na przykład ten mieczyk, nie? Może. Aha, tylko że już się wszystko zepsuło. To wrzucimy żelazo. Ciekawe, czy coś wyjdzie, że. A, 4% nie ma sensu. Wrzucimy redstone'a. 4%. A, nieważne. Niech się robi. To już nie jest nasz problem. Zrobisz live, na którym odpowiadasz na pytania? A nie robię tego teraz? To jest właśnie taki live, taki chill. Dużo ludzi pisze, więc nie mogę każdemu odpisywać oczywiście. Ale staram się jak najbardziej, nie? Danon 12! Danon! Nie widziałem cię, Danon, przepraszam. I Szymon Lewan 1. Cześć też. Rambiak! Kurde, są subskrybenci dzisiaj jednak. A ja tu myślałem, że tylko jeden. Cześć, Danon, trzymaj się tu. Dobra, co jeszcze mamy? Mamy engine, balon, łódkę potrzebujemy. Czyli łódkę szybko zrobimy. A chyba wszystko, resztę będzie jasne. Łódka była i dispenser. Dispenser się robił jak? Bo nie wiem, jak się robi dispenser jednak. Ups. Nie chciałem tego. Dispenser. Aha, łuk. Łuk. Dobra, czyli łuk stworzymy i będzie wszystko gotowe. Raz, dwa, trzy. Tak się robi. Na odwrót pewnie, ale nie wiem czemu. To nie ma sensu. Sznurek zawsze jest. Ale głupi jestem. Drewno jest okrągłe, a sznurek jest prosty. A ja myślałem, że na odwrót. Jaki ze mnie down. Dobra, mamy to. Damy raz. Gdzie to było? Dwa. Idealnie! Jest! I mamy nasz balon! Znaczy będzie. Zajebiście. Ludzie na wstępnym odcinku na kanale będą tak, wiesz, patrzeć tak, what the fuck, co to on, skąd on te wszystkie rzeczy ma, nie? A to będzie tak, yeah. Wszyscy, którzy byli na live'ie będą tak siedzieć i mówić, yeah, ja wiem, byłem na live'ie, ty chuju! Nie, mam nadzieję, że nie będziecie myśleć taką, byłem na live'ie, ty chuju, ale wy... Creeper wybuchł. Słyszeliście, nie? Ale rozwalił tylko jedną płytkę z dachu, na szczęście. Się martwiłem, że więcej go rozwali. Gdzie on wybuchł w ogóle? Dziwnie. Dobra. Oh yes! That's so cool! Yes! Yes! I lecimy! Oczywiście jakoś tak było U, I, E. Musimy... Można z tego strzelać! Musimy tylko olej. Jak to się robiło? To? Nie. Można lecieć? Wow, shit! Dobra, mi się zdaje, że... prawdopodobnie, jak się wychodzi z tego... Można wyjść z tego? Nie mogę, rusza się jakoś powoli. Nie mogę z tego wyjść. O, prawy przycisk. Dobra, spróbujemy tam... Spróbujemy tam wsadzić węgiel. Ale mi się... O, shit! Uwaga, bo szkielety nas zabiją. Skubancy. Zrespiliśmy się w domku, super. Spróbujemy tam rzucić ten... węgiel i zobaczymy, co się stanie. Gdzie jest węgiel? We don't have no coal. I cannot have no coal. Give me this coal. Mamy coal, mamy węgiel. Zobaczymy, czy będzie działać teraz. Dobra. Sadzimy. Jest! Lecimy!
I możemy sobie podróżować po świecie teraz. Trochę wolne, no ale... nie można narzekać. Działa i zobacz, możemy... O kurde, co?!